Dzień dobry. Więc, jak pewnie wiesz, albo nie, wczoraj robiłem warsztaty a propos chmury publicznej. Nawet, prawdę mówiąc, a propos trzech chmur publicznych. I udało się dość dobrze, a to nagroda, którą sobie dałem. Nie telefon, chodzi o to, co wewnątrz, czyli sen. 8 godzin, 19 minut. Ostatnie dni, a nawet ostatnie tygodnie zabrały mi bardzo dużo czasu na przygotowanie tych warsztatów. Ale to była cena, jaką musiałem ponieść i odłożyć na chwilę inne tematy, aby to dowieść. Bo teraz to, co zrobiłem wczoraj, będzie podwaliną do innych rzeczy, które będę robił w przyszłości. Więc było to ekstremalnie ważne. Zrobienie takiego czegoś, co przyda się mi, będzie przynosiło dochód i dodatkowo będzie przynosiło wartość osobom, które będą brały udział w tym szkoleniu. Tak więc podwaliny są, można wrócić do innych zadań, które mam do zrobienia w tym miesiącu. A jest ich dużo, jak pewnie śledzisz tego vloga. Natomiast, żeby dobrze zacząć resztę tygodnia, bo dzisiaj jest piątek, czas na trening. I już po treningu w Warszawie dzisiaj panuje tak zwana gołoleć. No i cały plan poszedł. Wróciłem do domu. Więc strona, na którą się umówiłem na poniedziałek na licytację, została sprzedana komuś innemu. I strona internetowa, o którą się temat rozchodził i której cenę miałem negocjować, to jest Fabrify. A ta strona miała 30% całego ruchu, jak on tę stronę przychodził. The 30 creepiest photo ever taken. Buho. No niestety nie mamy co się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu. Oczywiście mogłem zapłacić wcześniej dużo więcej, ale to było trochę powyżej mojego dozwolonego budżetu na tę stronę. Więc nic, dalej szukamy. Szkoda, ale trzeba iść dalej. Więc za chwilę rozpoczynam dzień, ale najpierw wkręciłem się w tę stronę i codziennie się rozciągam. I widzę duże efekty w tym, jak się ruszam i co mogę zrobić. Tak więc rozciągamy się i do pracy. Jadę właśnie na spotkanie. Pierwsze, dzisiaj mam kilka spotkań, ale takich spokojnych. Po takim dniu jak wczoraj, dzisiejszy dzień jest relaksem. Więc jadę też się spotkać z dyrektorem IT pewnej z telewizji, aby porozmawiać o pewnej konferencji, na której będziemy razem występować. Więc zapowiada się bardzo ciekawie. A jeszcze przy okazji musiałem wrócić dzisiaj do CrossFit Ursynów. Zapomniałem, bo to nie pierwszy raz, nie ostatni. Jestem na miejscu. Takie spotkanie odbywam w miejscu, za którym nie przepadam, ale które jest blisko, jest takim centrum spotkań. Galeria Mokotów, której drzwi się same otwierają. Zawsze się ich boję. Zawsze mnie zastanawiało, czemu tutaj w godzinach szczytu pracy jest tak dużo osób. Czemu one nie pracują? Nie zarabiają pieniądzów, tylko chodzą i kupują. Nadal nie znam odpowiedzi. Nadchodzi Seba. A to on zbliża się w ciemni. Mroczna kreatura. Dzień dobry. Cześć. A nie... Więc dostaję od czytelników mojego bloga i od osób, które oglądają te wideo, dużo maili. I te maile są czasami bardzo długie, za co dziękuję, bo jest dużo fajnych historii. Jak ludzie się zmieniają, tracą wagę, zmieniają swoje cele, osiągają niesamowite rzeczy. No, o tym niedługo. Natomiast, co jest dość istotne, pojawia się dużo tematów dookoła tego, jak coś zacząć, jak coś zrobić, a może niedobrze, żebym coś zaczynał, na przykład bloga albo nową karierę, bo no bo się na tym nie znam i tak dalej. Zdradzę ci teraz sekret życia. Jest w życiu dużo zasad, które rządzą życiem i które są ważne.
I większość zasad jest bardzo prosta, tylko my ludzie nie za bardzo chcemy w nie wierzyć, a prosta zasada: jedz zdrowo i ćwicz, a będziesz zdrowy, szczupły i dobrze się czuł. Działa, ale mało kto z nas chce tą drogą iść. Tak samo z tą zasadą. Zasada kropki. Nie, tak naprawdę zasada troszeczkę inna. Każdy z nas rodzi się i czego się nie dotknie, to zawsze będzie to robił kiedyś po raz pierwszy. Słynny Ronaldo kiedyś po raz pierwszy kopnął piłkę. Słynny Pablo Picasso kiedyś po raz pierwszy wziął pędzel i zaczął malować. Słynny Krzysztof Gonciarz kiedyś wziął kamerę i zaczął pierwszy raz kręcić. Słynny Michał Szafrański kiedyś napisał swojego pierwszego posta i opublikował to na swoim blogu. I każdy z nas zaczyna gdzieś. I teraz, jeżeli robi to wystarczająco dużo, to po pierwsze nabiera umiejętności, czyli jak schodzi w dół, nabiera umiejętności, a po drugie pojawiają się po drodze nowe okazje. I tak jak moje pierwsze blogi, jakie zacząłem pisać, to były blogi, które dotyczyły dobrego odżywiania, Minecrafta, jednego ze sportów i grzybów. Miałem takie cztery małe blogi, na których było 5 artykułów i były one beznadziejne. Ale dzięki nim nauczyłem się, co się robi z blogami i powstał IT Certification Master. Pisząc IT Certification Master nie czułem się komfortowo, ale pisałem. I nagle napisała jedna osoba, że chciałaby coś napisać, druga osoba chciała coś napisać. Pojawił się nagle reklamodawca, z którym niestety musiałem troszeczkę pogadać, ale udało się. I jedna rzecz napędzała inną, jedna inną. I teraz jestem tu, gdzie jestem. Gdybym nie był w tym miejscu i nie napisał tego pierwszego bloga, nie opublikował tego pierwszego artykułu, to nie miałbym jak dojść do miejsca, w którym jestem teraz. Tak samo jest z konferencjami. Kiedyś, gdy pierwszy raz występowałem, i to było nie tak dawno temu, chyba 3 czy 4 lata temu, miałem pierwszą swoją prezentację publiczną i wtedy nikt nie wiedział, kim jest Mirek Burnejko i o czym on chciałby powiedzieć, ale zacząłem jedną prezentację, zacząłem drugą, zacząłem trzecią, zaczęły się pojawiać nowe znajomości, poznawałem nowych ludzi i w tej chwili mamy 20 stycznia 2017, otrzymałem już propozycję wystąpienia na 6 konferencjach i już w tym roku miałem przyjemność odmówić 4, a na 2 będę występował. I to świadczy znowu o tym, że gdybym wtedy po raz pierwszy nie wystąpił na scenie i nie pokazał, co potrafię, ale też sam się nie nauczył, jak wygląda świat po tej drugiej stronie, to nigdy nie mógłbym być w tym miejscu. Tak samo z kupowaniem stron internetowych. Jestem dokładnie tutaj. I wiem, że jeżeli będę dalej próbował i dalej będą mi odmawiali i będę dalej negocjował i w końcu kiedyś kupię jedną stronę, drugą, trzecią, to kiedyś się pojawią nowe okazje, o których nawet w tej chwili nie zdaję sprawy. Natomiast wiem, że jeżeli nie zacznę tego kroku, nie będę mógł do tych okazji dojść. Każdy z nas, nawet jeżeli początki wydają się trudne, nie ma co czekać przez rok czasu, przez 2 lata, żeby się nauczyć wszystkiego i dopiero zacząć. Trzeba wystartować. Więc jeżeli myślisz o występowaniu publicznym, o pisaniu bloga, o pójściu w jakiś kierunek, o wybraniu nowej branży, o czymkolwiek, ten krok pierwszy jest najważniejszy. Trzeba go zrobić jak najszybciej, bo bez niego nic innego nie wydarzy, a okazje, które będą po drodze, nie jesteśmy w stanie nawet o nich w tej chwili pomyśleć, bo jeszcze ich nie znamy. Więc tak wygląda mniej więcej sekret życia, sekret sukcesu. Zachęcam wszystkich do próbowania nowych rzeczy. I jak zawsze, do zobaczenia.